Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Sosek, a to jest kolejna powtórka z World of Tanks i dzisiaj padło na ISA 4, kolejna dość stara powtórka, rzecz jasna, bo takie tylko mi się ostały, ale przejdźmy już do rzeczy. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam dokładnie przebiegu tej bitwy. To, co mogłem wywnioskować ze screenshotów, jakie mamy i z tego wczytania, że było nieźle, 4 dziesiątki na Winterbergu, czyli zimowej mapie Ruinberga, to dobry znak. Problem jest taki, że trzeba coś ustawić na szybko, żebyśmy cokolwiek wiedzieli na temat mapy. A więc, koncepcję do komentarza na ten odcinek miałem taką, że jeżeli mamy ISA 4, bo to jest momentami naprawdę bardzo dobra maszyna, jeżeli mamy ISA 4, nie ma zbyt wiele artylerii, do tego mamy w miarę dobrą mapę, w której możemy troszeczkę pobawić się tym naszym pancerzem, to ten pojazd naprawdę może zdziałać cuda. To nie jest pojazd, powiedzmy sobie szczerze, wybitny. Jeśli chodzi o same charakterystyki tego pojazdu, no to z tak zwanej formalności kronikarskiej jest to 122, która ma ojojoj 440 uszkodzeń na 258 penetracji. I tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestię działa, to ono jest całkiem nieźle dopasowane do tego pojazdu, bo nie jesteśmy ani przez to zbyt osłabieni, ani zbyt nie mamy dużego przez to handicapu. Za to, co ten pojazd ma, czego inne pojazdy nie mają. Ten pojazd jest, zdaje się, jedynym pojazdem na 10 tierze, który charakteryzuje się twardszym pancerzem bocznym od pancerza frontalnego. Z przodu on ma pancerza tego 140, oczywiście pochylony, nie negujmy tego, że to jest pancerz pochylony, efektywnie jest znacznie lepszy. Ale mamy z boku 160 pancerza i to sprawia w dość prosty, no matematyka jest tutaj dość prosta, że w momencie, kiedy używamy sidescrapingu i nie damy naszemu przeciwnikowi strzelać w naszą gąsienicę, to tak naprawdę możemy bezkarnie przyjmować damage za zero, jak zresztą widzieliście. Oczywiście oddział o mniejszym kalibrze. W innym momencie to się może nie udać. Nie wiem, czemu takie strzały wychodziły, bo tutaj dwa strzały zostały zmarnowane, a mimo to my już to powinniśmy te. No tak. Szczęście jest wszędzie, bo tutaj tym razem ja przeszkodziłem Vanishowi. Tak, w plutonie z Vanishem byłem tym razem. Tutaj starałem się tak kombinować, żeby trochę go podsłonić, bo jak widzieliście, masę damage'a przyjąłem na klatę. A sam koncept jakiegoś komentarza chciałem rozpocząć od tego, że są bitwy. Są bitwy, w których tak naprawdę już na początku wiemy, że to będzie dobry wynik. Nie dlatego. Tutaj nawet coś tyłem, żebym odbił. Nie dlatego, że po prostu wiem, że tak dobrze zagram. Wręcz przeciwnie. A właśnie dlatego, że ten pojazd na pewnych mapach jest niesamowity. Tak naprawdę ja się przejechałem po nich. Tyle, ile ja tu odbiłem, to no, nie odbiłem chyba nigdy. Przynajmniej tak za zero, bo to było dużo strzałów za zero. Może nie same dingi, ale po prostu strzały za zero. Bardzo dużo strzałów za zero. Tak naprawdę wyszło z tego prosta rozgrywka. Jechać, wykorzystać sidescrap, który też nie w każdym momencie najefektywniej był wykorzystywany, bądźmy szczerzy. O, tutaj strzał na Viva, Verhaema. Może by się udało. Jakby się udało, to fajnie, jak nie, to nie. Ale to, co zauważyłem w tym momencie, to, że na naszej bazie został dzielny Rehem, który od początku bitwy siedzi tam w dziurze. No ma dobre kamo, więc sobie poradził. Z T-44, jak ma jeszcze działo z E-setki, to tym bardziej. No i ja zdecydowałem, że pojadę tędy. Nikt, a nie, no Vanish tylko ze mną tam jechał, M103 dzielne. No tutaj Pantera 8.8 raczej bez większych problemów. Fart i fart. Patton nie wie, co ze sobą zrobić. No i ale nadjeżdża Vanish na low hapie, więc pech to pech.
To jest taka przyjemna bitwa. W zasadzie w stylu mam przewagę, bo mam wyższy tier i tyle. No oni nie mieli zbyt rozsądnie grającego tego. A tutaj myślałem, że jest jakoś blisko, a się okazuje potem dopiero patrzę na minimapę. Ohoho, trochę daleko. Został w zasadzie jeszcze Foch 155. Nie wiem, czy oni zjadą, bo Foch mógłby ich wystrzelać, jakby był załadowany i miał ich na widoku. A chyba zjadą, jeszcze będziemy polować na tego Focha. Albo on po prostu ich troszeczkę przycisnął. To była też informacja, że no w tym momencie nie zdejmie mnie. Mogę sobie spokojnie go raszować, bo wystrzelił pocisk T-34. Jeżeli przeładowuję, no to jeszcze miałem 20 sekund powiedzmy, a jeżeli miał te 1-2 pociski, no to spokojnie mogłem na niego wjechać. Tam WTF-a kapuje, no powiedzmy, że w pewien sposób jestem w stanie go zrozumieć. No i została teraz pogoń za zwierzyną, no. I szczerze to się nie nadaje najlepiej. IS-7 tutaj by się sprawdził lepiej, ale są sytuacje, w których IS-4 jest lepszy. Ale nie zapominajmy, że to nie jest pojazd o niesamowitym pancerzu. On jest niesamowity, ale tylko w warunkach map miejskich. To jest ważne. No i tutaj nam się foszek pojawił gdzieś za domami, za lasami. Lekki przestrzał był. Nie mam pojęcia. No wpadło, tak? Tutaj już bez zastanawiania Gold leci. Pozwolę przyjąć sobie jedną pestkę, zasłonię go i go zabijam. Simple as that. Per wymiana. On swoje dostał, ja swoje dostałem. No i przejdźmy już do wyniczków, które prezentują się następująco. Oczywiście za bitwę wpadła odznaka mistrzowska. Całkiem przyzwoicie, bo oczywiście na pierwszej linii walczyliśmy, trochę tego damage'a zadaliśmy, okaże się jeszcze ile, trochę przyjęliśmy. Na poświadczenie tego jest stalowa ściana i duży kaliber, do tego jeszcze cool-headed, jak to jest po polsku? Spartanin? No tak, początek taki był, jakoś tak. No i sam wynik bitwy. Czyli te niecałe 6k damage'u, przyzwoicie, 5 fragów, 1200 expa, to jest dobry wynik. Taki typowy, który daje tą odznakę mistrzowską na 10 tierze. No i co mamy dalej? Krótka bitwa i w zasadzie tyle. IS-4 co jakiś czas mi się zdarza nim grać, chociaż jak pamiętam, jak nim grałem, to bardziej wolałem IS-7, bo IS-4 jest naprawdę bardzo sytuacyjny. Na Winterberg zdecydowanie jest lepszy. Na niektóre mapy miejskie, no Enski, nie Enski, Himmelsdorfy, tam faktycznie IS-4 może sprawdzić się lepiej, ale wszelkie mapy bardziej otwarte, gdzie są mniejsze możliwości tego sidescrapingu, no trochę lepiej IS-7 się spisuje. Przede wszystkim jest żwawszy i ma większe pieprznięcie na dziale. To jest jednak plus pewien. Bo jak mamy pecha, to IS-4 będzie łapał wszystko w ten właz kierowcy, 220 peny, będzie się nawet tam wbijać, więc i tak się zdarza. No dobra, to by było myślę na tyle. Jak się podobało, to nie zapomnijcie o kciukach w górę. No i cóż, ja się już z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, hej!